Witamy wszystkich bardzo serdecznie w 289 odcinku GNM+. I razem ze mną w studiu są Mateusz Zdenowicz, Paweł Stachyra. Przed mikrofonem Mateusz Widut. No i zaczynamy standardowo z sekcją, w co ostatnio graliśmy i graliśmy w... Żadne nowości, przynajmniej w moim przypadku, bo grałem w święta sobie, pograłem w Soul Calibura 4. To już jest dosyć stara gra z PS3 jeszcze. W sumie w oczekiwaniu na szóstkę i jakby utwierdzam się w przekonaniu, że jeżeli nie lubicie nawet bijatyk, czy inaczej, chcecie grać w bijatyki, ale do końca nie umiecie, te kombosy was przerażają i tak dalej, to Soul Calibur chyba jest najlepszą taką serią, żeby zagrać, bo tam to w ogóle się nie opiera za bardzo na kombosach, tak jak inne bijatyki, i chyba dlatego mi się bardzo podoba ta seria właśnie. Czyli Wiedźmin cię przekonał do powrotu? Nie, Wiedźmin akurat nie, chociaż spoko, bardzo spoko, że będzie ta postać. Już o tym mówiliśmy, czy nie? Chyba tak, nie. Tak, nie, chyba mówiliśmy. Tak, jak to ogłosili. No, ale w każdym razie trochę tego było i był też Fortnite troszeczkę. Graliśmy z Pawłem i jeszcze z innymi ludźmi z GNM-u. Przegraliśmy, nie, raz byliśmy na drugim miejscu, więc sukces. Gracie w tą najgorszą grę YouTube'ową. Tak, tak, najgorsza gra YouTube'owa. Ale muszę przyznać, że w sumie im więcej gram, tym trochę bardziej mi się podoba, chociaż nadal nie wiem, jak niektórzy potrafią tak... Bo tam jest ten system budowania, nie? Mm-hmm. I niektórzy potrafią tak budować, że jednocześnie uciekają przed tobą, strzelają do ciebie, skaczą, budują, skacząc budują pod sobą platformę, ścianę obok, żebyś ich nie trafił, i budują takie, wiesz, wieże jednocześnie, wszystko robiąc... Odkryliśmy to dzisiaj. Ja w porównaniu z tym nie umiem nawet, wiesz, dobrze zbudować czterech ścian dookoła siebie na razie. Dzisiaj próbując odkryliśmy to z Patrykiem, okazało się, że tam jest jakiś przycisk, który ci jakby... Nie musisz indywidualnie tych poszczególnych celować, części, tak? Tylko... Nie musisz poszczególnie indywidualnych tam części, powiedzmy, do budowania wybierać, tylko masz całe takie menu jakby przesuwane. No to dużo płynniej wtedy idzie. Aha. Poza tym to jest kwestia przypisania sobie dobrze klawiszy, czego my oczywiście jeszcze... To będę kombinować, no, ale ogólnie ta gra to jest taka fajna odskocznia od Battlegrounds, bo Battlegrounds jest bardziej powolne jednak i takie... ja przynajmniej tak gram, że gram tak bardziej na spokojnie i czekam, aż ktoś mi się nawinie, a Fortnite ma mniejszą mapę przede wszystkim, więc to takie jest bardziej... No bo w Fortnite, nie wiem, mija 5 minut i już zostaje ze 100 osób 40. Gdzie w PUBG to trwa dwa razy dłużej zazwyczaj. I są też fajniejsze broń, znaczy nie fajniejsze, ale są zupełnie inne bronie w Fortnite. Na przykład masz wyrzutnie jajek jako granatnik, albo jakiś tam... są różne rakietnice, masz na przykład teraz wprowadzili wyrzutnie rakiet, które są samonaprowadzone, że potem sterujesz tą rakietą. To jest dosyć uciążliwe, tak się przekonaliśmy o tym boleśnie. Więc to jest taka fajna... Wydaje mi się, że te gry spokojnie mogą... współistnieć, koegzystować, bo już oczywiście jak zwykle, jak w przypadku każdej konkurencji, ludzie się zastanawiają, która gra umrze pierwsza, coś tam, czy już PUBG nie żyje, w ogóle ludzie rozpaczają. Ale one są na tyle inne, że wydaje mi się, że spokojnie będą sobie koegzystować do czasu, aż na te wakacje wyjdzie pewnie jeszcze 50 kolejnych. No tak, ale nie sądzę, że w sumie powstaje taka gra, co ma być niby 400 graczy na mapie, jakaś tam Maverick, coś tam. I tam jest taki system, że zostają ślady, widzisz ślady na przykład w krzakach ludzi, którzy przeszli, więc to może być coś ciekawego, ale to będzie chyba za bardzo to rozbudowane. To już by było irytujące trochę, 400 graczy grających. Przede wszystkim będzie bardzo długie. 200 i jeszcze czekasz no pół godziny. Ale są też mniejsze tam tryby, że jest też na 100 chyba tryb, coś takiego. Ale przede wszystkim to będzie gra super wyglądająca, więc już to odpadają ludzie, którzy grają sobie w Fortnite'a, bo nic innego nie działa. No i jeszcze to będzie taka bardziej realistyczna coś gra, więc znowu, i chyba będzie płatna, więc nie sądzę, że jakoś się wybije szczególnie. No, ale poza tym nie grałem, graliśmy przez chwilę w Left 4 Dead 2 też, a to już wszyscy wiedzą, co to jest za gra, więc nie będę się za bardzo wypowiadał. No i w sumie tyle ode mnie. Pawle? Ja w dwie gry, jedną nową, drugą, znaczy też w trzy, bo też tak jak Mateusz, grałem w Left 4 Dead i w Fortnite, jeszcze do Fortnite'a właśnie chciałem dodać. A czego Left 4 Dead? Bo tak. Nie no, zobaczyłem... No bo nie dostali jeszcze kluczy do Vermintide'a dwójki. To tak, to prawda. I zobaczyłem, gdzieś mi mignął na YouTubie jakiś filmik właśnie z Left 4 Dead, już nawet nie pamiętam, o czym było, ale tak odezwała się we mnie nostalgia i napisałem do Mateusza, czy chciałby zagrać w Fortnite, bo wiem, że miał, i potem do Patryka, i tak się już złożyła cała większa ekipa, którą sobie pograliśmy. Dzisiaj dalej sobie zresztą gramy, dlatego słuchaczy jak najbardziej zapraszamy na grupę Gramy na Maxa Hyde Park, tam możecie do nas napisać, to praktycznie codziennie teraz wieczorami sobie w to pykamy. Natomiast jeżeli chodzi o Fortnite, chciałem tylko dodać, że to jest naprawdę przyjemna gierka, ale system strzelania, ten z problemami z wykrywaniem krawędzi i tak dalej, no jeszcze jest do dopracowania. Mam wrażenie, że jest taki mocno robiony pod konsolę.
Albo pod grę singlową, czyli tak jak tutaj początkowo, znaczy singlową, grę PvE, tak? No tak, no bo ta gra w ogóle nie było PvP w tej grze, nie? Bo w ogóle ja mam wrażenie, że teraz nikt o tym nie pamięta, że Fortnite to jest gra, tak, survivalowa z zombiakami i z budowaniem. No i ona zdebiutowała latem i dopiero jesienią dodali tryb Battle Royale, bo teraz jak ktoś mówi Fortnite, no to wszyscy myślą, że chodzi o Battle Royale, to jest tylko dodatkowy tryb darmowy, a podstawowa gra jest płatna cały czas. I cały czas aktualizowana też, co ciekawe, więc ktoś tam w to gra jednak. Nie. Natomiast zagrałem też w jedną nową grę. Grę, którą mi tutaj polecał od kilku dobrych... Ale ja nie polecałem wcale, nie zachwycałem się Far Cry'em. Powiedz, że to nieprawda. Far Cry? Ja mówiłem, że jest fajny, bo ja dawno nie grałem w Far Cry'a, nie zachwycałem się jakoś. Grałem w Far Cry 5. I tak jak zawsze z Far Cry'em, no pierwsze godziny były super. Takie 7 na 10. A potem wszystko zaczęło mi się tak piekielnie nudzić. Bo to jest, wiecie, z Far Cry'em to jest tak, że... kiedy w niego gramy, to pierwsze dwie godziny to jest rewelacyjny spektakl, bo jedziemy 100 metrów i nie jesteśmy w stanie tej odległości przejechać tak, żeby nie zostać napadniętym przez 50 różnych zwierząt, 7 patroli, jeszcze po drodze wyzwalamy jakąś wioskę, zostajemy królem jeszcze czegoś tam, no generalnie dużo się tam dzieje, ale bardzo szybko zdajemy sobie sprawę, że to się dzieje w kółko, że po jakimś czasie każde z tych 100 metrów wita nas dokładnie tymi samymi wydarzeniami. No tak, ale ja mam na odwrót, bo właśnie dopiero po paru godzinach mam ulubione bronie na przykład i tam mam skill rozwinięty, mogę robić naprawdę i wtedy się czuję trochę jak w Just Cause w Far Cry'u. A te pierwsze godziny są takie, bym przewinął chętnie, jakbym mógł. No tak. Gdyby moje pierwsze godziny były w dalszych godzinach, w sensie miałbym sprzęt jak w dalszym etapie gry, na pewno bym się bardziej cieszył. No ale ta gra mnie już znużyła, a mam w niej zaledwie chyba z 5 godzin. No i fajnie się łowi ryby, nie? To jest najlepsza minigierka z łowienia ryb w tym roku, jak na razie. 10 na 10. Podoba mi się tylko jeden towarzysz. Niedźwiedź. Wiedziałem. Cheeseburger, niedźwiedź. Natomiast skoro nie ja tylko zagrałem, to co ja uważasz, Mateuszu? Wydaje mi się, że to jest na pewno najlepszy Far Cry od czasów Far Cry'a trzeciego. To muszę powiedzieć, że to jest praktycznie pewnik. Z rzeczy, które też mi się podobają, to jest to, że nie mamy w końcu minimapy, tylko co najwyżej mamy kompas. Jak chcemy coś sprawdzić, to wchodzimy na dużą mapę. Tam też nie mamy, jak to mówią, pierdyliard różnych znaczków, że tutaj jest takie coś, tu co innego. Możemy sami sobie to jakby, odkrywając świat, zauważamy pewne rzeczy i dookoła, się pojawiają, ale też nie wszystkie, tylko takie najważniejsze. Też jest bardzo dobrym zabiegiem, że już nie mamy Assassin's Creedowych rzeczy w stylu wchodzenia na jakieś konkretne wielkie wieże i odblokowywania tego terenu, czy tylko faktycznie tak jak to się łączy z tą minimapą, musimy sami sobie odkrywać to, co się dzieje w tym świecie. Ta mapa jest naprawdę ogromna, co mnie zarazem też trochę przeraża, bo jest tam tyle rzeczy do robienia, rzeczy, które są pewnie po jakimś czasie nużące, to na pewno, ale no, gdy wchodzisz do świata gry i nie potrafisz tego sobie ogarnąć, poukładać, a ja lubię takie rzeczy sobie robić, kiedy wchodzę do gry z otwartym światem, to jednak jest pewien problem w tym, że tego wszystkiego jest troszkę za dużo, ale też rozumiem, że ta gra, oprócz tego, że mamy, tak jak powiedziałeś, tych towarzyszy, których odblokowujemy z biegiem jakby rozgrywki, no to również możemy w kopie przychodzić tą grę. No i tak. Wtedy jest zupełnie, jakby ten otwarty świat, to, że tam się dzieje bardzo dużo rzeczy, też nabiera jakby zupełnie innego znaczenia. No ale oczywiście po jakimś czasie możemy tego po prostu unikać i jechać jakimś takim jeepem albo dodgem i wszystko rozwalać po kolei. Ale nie zrobili tego idealnie koopa. Ja jestem trochę zawiedziony, że jak gramy w koopie z kimś, to nie zapisują nam się postępy w fabule na przykład. Czyli tej osoby, która dołącza do sesji koopa, wiesz, jakby... Jeżeli przejdziesz misje fabularne, to i tak będziesz musiał je potem sam robić na początku albo zaprosić kogoś, żeby robić tę misję od początku, więc to jest takie trochę dziwne. A tutaj to jest wyjątkowo uciążliwe, ponieważ Far Cry jest znany z tych swoich piekielnych cutscenek. No chociażby dlatego. Których nie możemy wyłączyć. I tak lepiej niż w czwórce, gdzie można było grać w koopa przez godzinę tylko z jakiegoś powodu i się potem wyłączał, więc no też jest to problemem, że mamy świetnie wykreowany świat, świetnego głównego bohatera. Którego znowu nie ma za dużo. No nie ma go za dużo, ale jakby czujemy ten klimat tego wszystkiego, co się tam dzieje, ale gdy już podchodzimy do konkretnych, nawet tych dużych misji, no to praktycznie po dwóch, trzech stwierdziłem, że nie mam zamiaru w ogóle słuchać tych dialogów, które są tak miałkie i
beznadziejne i ciągle naciskam kółko i mi się to przewija. Czasem i lecę, się da na szczęście. I lecę po prostu do miejsca, w którym mam kogoś zabić. Samolotem na taliście? Tak dalej. Tak. Bardzo fajnie się. I jest dobrze zrobiony. Ja zawsze mam wrażenie w Far Cryach, tak na zakończenie, że kiedy słucham tych wypowiedzi naszych przeciwników, tak, antagonistów, zawsze mam wrażenie, że ktoś chichotał pod nosem, jak to pisał. W sensie myślał sobie, Jezu, jak mi wyszło, ale jestem ambitnym, inteligentnym pisarzem, ale jestem rewelacyjnym scenarzystą. Myślę, że to może działać nawet tak, że on się śmieje, bo wie, jakie to jest cringe'owe na przykład. I takie, mam nadzieję, raczej, że to w tą stronę szło. Po prostu szkoda jest, że istnieje potencjał jakby w zamyśle tym całym, a jednak te postacie i fabuła jest jakby jednowymiarowa, tak? Jakby was trójki był fajny i moim zdaniem on nie został przebity, bo on raz, że aktor był świetny, a dwa, że on jakby był faktycznie, miał coś z głową i to było widać i czuć w każdym momencie, jakby go spotykaliśmy, a ten... Niektóre rzeczy też były jakby na jakiś sposób logiczne w jego postępowaniu. I Pagan Min i ten, jak mu tam, Joseph? Sid. Tak, to oni są po prostu tacy, no... Jakby do końca nie możemy ich rozgryźć, nie? Te charaktery są takie bardzo powierzchowne, że po prostu jesteś przywódcą kultu nawiedzonym i tyle. Nie no, Pagan był dosyć przyjemny, chociażby z tego względu, że miał rację w grze, w której występował. W sensie był na pewno dużo bardziej pozytywną dla swojego kraju opcją niż jakakolwiek z frakcji, do których mogliśmy dołączyć. Znaczy z tą, które mogliśmy wybrać. Natomiast no, to chyba... No, nie jestem jakiś... Was, tak? Tak. Nie jestem aż tak wielkim fanem Wasa, ale też rzeczywiście, no, ciężko... Widać, że Ubisoft stara się przebić strasznie tego Wasa. Udał im się ten Was i oni od tamtego czasu tak na siłę czasami próbują. Nawet nie przychodzi im do głowy, żeby sobie odpuścić, powiedzmy, na jedną część. Zabić ciekawego przeciwnika, ale niekoniecznie jakiegoś... Który jest takim złem wcielonym. Tak, albo takiego... Do ciebie, powiedziałbym, kontrowersyjnego, takiego też, który ma coś do powiedzenia. Nie każdy musi mieć... A przy okazji też nie mamy w końcu debilnego bohatera, którym sterujemy. Bo no tym to razem prawda. Sami możemy wybrać, czy gramy kobietą. W trójce był najgorszy akurat, w czwórce był taki, nie? A tutaj no nawet jest... bym powiedział, że odwrotnie. Jeszcze w trójce no jakby po prostu jakiś głupek, nie? Imprezowicz. No tak. A w czwórce to był takie lelum polelum. Przynajmniej raz mamy wytłumaczenie, dlaczego umiemy posługiwać się bronią od początku, nie? Bo jesteśmy z FBI. No tak. A nie tak jak w poprzednich częściach. Dobra. Tak czy inaczej, zapraszamy do naszej recenzji, która chyba pojawiła się. Na pewno znajdziecie na naszej stronie internetowej, jeśli słuchacie ten podcast. I tam będzie więcej o Far Cry 5, a my już chyba przejdziemy do pierwszych tematów dzisiejszego odcinka i może zaczniemy od tematu, który przygotował Paweł Stachyra, który będzie o dinozaurach i zabawie w T-Rexa. Słuchamy. No jeszcze tam chyba nie można się wcielać w dinozaury, ale mam nadzieję, że tak kiedyś będzie. To w modach będzie spoko. Powinno być. W każdym razie było w oryginale, a właściwie w nieoficjalnym oryginale, bo mówimy o grze Jurassic World Evolution, czyli takim park builderze osadzonym w świecie parku jurajskiego. Mamy do dyspozycji te 6 wysp, powiedzmy, które były w filmach i mamy możliwość zbudowania własnego parku jurajskiego. I to jest gra duchowy następca gry, która się nazywała Jurassic Park Genesis. Operation Genesis. No właśnie. I to była właśnie gra wydana na konsolach, tylko nie wiem, czy na wszystkich, na Xboxie na pewno była i na PC-tach w 2003, zdaje się, roku. Już dosyć wiekowa gra. Natomiast zebrała wokół siebie taki duży... taką fanbazę, powiedzmy, że status kultowy taki sobie utworzyła malutki wśród pewnego grona graczy. W ostatnich latach powstało dużo klonów, które dalej w Early Accessie siedzą. Natomiast kiedy już zacząłem tracić nadzieję, że kiedykolwiek dostaniemy coś takiego, pojawił się właśnie Jurassic World. No i teraz mówimy o tym, ponieważ w tym tygodniu zdaje się, że do siedziby studia Universal zostali zaproszeni youtuberzy, streamerzy, dziennikarze z całego świata, żeby pograć sobie przez godzinkę w aktualną wersję taką demonstracyjną. No i wygląda to całkiem fajnie, pomijając to, że jest tam Jeff Goldblum. To brzmi tak, jakby to było źle, pomijając Jeff Goldblum. Nie, dobrze, to wymienię teraz te mniejsze plusy po prostu.
Gnogra wygląda rzeczywiście bardzo podobnie do tamtej starszej, więc wykupujemy sobie z ziemi skamieniałości, następnie wydobywamy z nich kod genetyczny i używamy tego kodu genetycznego, żeby jakby uzupełniać to, co wiemy o danym stworzeniu, dzięki czemu to stworzenie, nasz dinozaur jest, żyje dłużej, no tak, jest silniejszy i tak dalej. No i później budujemy mu ogrodzenie, wypuszczamy go i się nim opiekujemy i budujemy park. No ale ogólnie poza tym, że się opiekujemy, to budujemy też taki park dla gości normalnie, tak, którzy nas odwiedzają. I to jest bardzo fajna rzecz i też bardzo mi się podoba, że ja nie wiedziałem na początku, ale to wiadomo, że to premiera tej gry będzie towarzyszyć premierze filmu chyba, Jurassic, tak, coś tam. Mniej więcej. Jurassic Park, bo premiera jest 12 czerwca tej gry i ja myślałem, że zatrudnią do tego jakiegoś takiego wyrobnika, czyli takie studio, które zrobisz na szybko grę towarzyszącą filmowi. Okazuje się, że grę robi Frontier Developments, czyli twórcy rollercoasterów oryginalnych tak naprawdę. Tak, to są twórcy właściwie gatunku na ten moment, przynajmniej tego jak rozumiemy na dzisiaj ten gatunek. Co ciekawe, właśnie poprzednia gra była robiona przez wyrobników i no tutaj mam duże nadzieje co do tego. Natomiast jeszcze warto zaznaczyć, że na ten moment mamy tylko, bo już można preorderować, chociaż jeszcze nie za dużo tak naprawdę wiemy, ale mamy tylko dwie wersje gry. W sensie nie mamy 50 tysięcy wersji z bonusami przedpremierowymi i tak dalej. Jeżeli chodzi o Planet Coaster, czyli ostatnią grę tego studia, wydaje mi się, że oni mieli taki system, że można było po prostu w ramach DLC dokupować sobie kolejne atrakcje i myślę, że może tak być tutaj z dinozaurami, ale nie wygląda na to, żeby to było aż tak ciężko, jakieś poorane mikropłatnościami. Właśnie oglądamy gameplay i widzę, jak fajnie można w ogóle wygodnie budować zakrzywione płoty. Kurde, to jest rewolucja. Tak. Tego nie, to zawsze w tych grach jest tak, że musisz tam kombinować, żeby coś krzywo zrobić. Dokładnie, to była jedna z tych rzeczy, których nam nie dały nawet mody do oryginału. Tak. I wygląda świetnie, to jest silnik, który mógłby się sprawdzić w jakiejś strzelance, podejrzewam, w grze pierwszoosobowej, bo jak zbliżymy kamerę, to nie jest tak jak w jakichś SimCity czy w Skylines, że po prostu zbliżasz i są jakieś tam okropne tekstury, tylko naprawdę wygląda świetnie, bo to chyba służy temu, że oni wiedzą, że będą ludzie przybliżać kamerę na dinozaury. Tak, bo to jest jedno z ulubionych zajęć. I teraz wiemy, że mamy 6 wysp, które będą się odblokowywały wraz z naszymi postępami. Każdy park, tak jak w oryginale, będzie jakby oceniany w skali 5 gwiazdek. I zdobywając kolejne gwiazdki, jakby odblokujemy następną mapę. I każdy z tych parków jest traktowany trochę oddzielnie i każdemu z nich możemy ewentualnie te 5 gwiazdek wbić. Tutaj tak, to jest taka jakby kampania quasi-fabularna, to znaczy wraz z odblokowywaniem kolejnych wysp odblokowujemy też kolejne budynki, kolejne możliwości jakby, tak? Natomiast, no mam trochę nadzieję cichu, że ta ostatnia wyspa, Sorna, która w filmach jest taką tą tak zwanym Side B, czyli taką dodatkową wyspą, gdzie raczej ona służyła do rozmnażania tych dinozaurów, do przetrzymywania ich i należała tylko do tej firmy, która się tym zajmowała, że ta ostatnia wyspa będzie takim właśnie piaskownicą, w której będziemy mogli po prostu te dinozaury... Znaczy ja podejrzewam, że i tak oprócz kampanii fabularnej będzie taki tryb, nie, że po prostu... No właśnie, najgorzej, że jeszcze nic na ten temat nie wiemy i to jest duże zmarzenie. To jest pewnie, ale... Planet Coaster myślę, były takie rzeczy, więc... No i co tu dużo mówić? Ładnie wygląda, głośno ryczą dinozaury, tak, ładnie w skrócie, brzmią. Jeżeli lubicie gry w stylu Rollercoaster Tycoon... A będzie można zrobić masakrę? W sensie wypuścić te dinozaury? To jest najlepsza część. Właśnie nie wspomnieliśmy o tym, ale to jest właśnie jedna z tych rzeczy, która wyróżnia absolutnie tą serię. Znaczy serię, mówię serię, ale chodzi mi o te dwie gry. To fakt, że nasze atrakcje mogą uciec i mogą siać chaos. I to nie tylko dinozaury mięsożerne, ale też roślinożerne mogą tam kogoś zdeptać, kogoś przetrącić. No, i potem mamy specjalne jednostki chyba, sobie. Są specjalne jednostki do reagowania, nie na takie... Tak, no. I znowu tak samo jak w poprzedniej grze, możemy albo skorzystać z samochodu, albo helikoptera. Przy czym na razie słyszymy ze strony graczy, znaczy youtuberów, że jest mały problem ze sterowaniem póki co, bo ta gra jest bardziej pod kontroler robiona niż pod myszki i klawiaturę, więc no tak, to też warto zaznaczyć, że jest trudne. Gra tego typu Tycoon parkowy będzie na konsolach też w dniu premiery, więc tak. Bardzo fajnie. No czekamy, no co tak. Można powiedzieć. Czyli do czerwca, czyli całkiem niedługo, za 2 miesiące i na pewno spróbujemy zagrać i opowiedzieć o tej grze więcej. Czekam na wasze komentarze, czy wy wiedzieliście, że w ogóle taka gra powstaje, czy oglądaliście gameplaye, jak to wszystko widzicie, a my przejdziemy teraz do następnego tematu, który będzie związany z ostatnimi
no, ulubionymi rzeczami przez wydawców robionymi, czyli remaster, kolejny bardzo świetnej gry i zobaczymy, czy to będzie w ogóle coś zjadliwego. Red Faction Guerrilla zmierza na PC-ta, PlayStation 4 i Xboxa One i ma się nazywać Remastered. Remastered, tak, pięknie to zrobili. To mamy drugi fajny tytuł po Definitive Edition Darksiders 2 Remastered. Ja się bardzo cieszę, bo nie grałem w Red Faction Guerrilla nigdy, a słyszę zewsząd, że to była jedna z najlepszych części serii. Chociaż to jakby, nie wiem, zawsze tak budziło trochę moje wątpliwości ta gra, bo to jest gra TPP, strzelanka. A te poprzednie Red Factiony to były FPS-y, więc chyba dlatego ominąłem, ale tym razem na pewno nie przepuszczę okazji. Tym bardziej, że to nie ma być taki zwykły remaster, bo twórcy zaznaczają, że poza tym, że większa rozdzielczość, to naprawdę mają być znaczne tam ulepszenia wizualne, więc mam nadzieję, że to faktycznie będzie tak, że to będzie wyglądać tak, jak dziś powinny wyglądać gry, a nie tylko podbicie rozdzielczości. No i fajnie, bo z tego co pamiętam, ta gra ma chyba multi, prawda, też, więc będzie tam można pograć też po sieci. I zniszczalne otoczenie w Red Faction w całej serii zawsze było takim jakby no elementem, który sprzedawał trochę te gry, więc nie mamy w sumie teraz takiej produkcji. Najważniejszy bym powiedział, no bo właśnie. To, że możemy manipulować całym terenem, całą mapą, no to jest taka rzecz, która odróżnia Red Faction od wszystkich innych gier. Ja jeszcze pamiętam, bo to 2009 rok był, no to prawie 10 lat teraz. No więc minie. Akurat pora na To niesamowicie podobało mi się Red Faction Guerrilla i no, może być coś z tego całkiem fajnego wyjść, tym bardziej, że wydawcą jest THQ Nordic, a oni teraz bardzo starają się, żeby wykreować się na firmę, która robi dobre i fajne gry. I już nie splajtujemy, obiecujemy. Póki co, bo to oni kupili tylko nazwę THQ, tak nie, naprawdę nie. To było Nordic Games. No i prawa, które z tą marką się wiązały, więc to jest fajne, to też. Bo THQ miało parę takich gier, które też mają potencjał na remaster. Tak, no ale przypomnijmy w ogóle Red Faction, ogólnie cała seria Red Faction, zawsze akcja się dzieje na Marsie, chyba ta też, prawda? Nie na żadnym księżycu. Nie. Na Marsie. Więc strzelanka na Marsie, mamy, to jest chyba taki sandbox, prawda? Poprawiajcie mnie, bo ja nie pamiętam. Tak. To jest więc otwarty świat, mamy tak pojazdy, mamy destrukcję, trochę jak Saints Row, tylko że trochę takie bardziej, no nie, ma, nie, nie możemy latać ani wykonywać super skoków, ale gra w tym stylu właśnie, że robimy wielką rozwałkę dookoła. I przede wszystkim właśnie destrukcja robi ogromne wrażenie, bo to nie jest, nie mówię tylko, że możemy niszczyć budynki czy coś tam, tylko możemy po prostu pod siebie strzelać z rakiety i wydłubać dziurę w całej planecie, do której nie wiem. Zamknięta brama? Zrób sobie podkop. Więc to nie jest taka destrukcja jak w Battlefieldach czy gdzieś tam, tylko taka naprawdę, że to jest jakby ściśle związana z całym tym światem, więc czekam bardzo. I ja czekam przede wszystkim, wiem, że to jest, to może zabrzmieć brzydko, ale czekam na Battle Royale, bo wyobraźcie sobie potencjał Battle Royale z takim silnikiem zniszczeń. Ludzie kopiący sobie drogę na środek mapy pod ziemią. Multiplayer jest, więc gdyby THQ miało trochę oleju w głowie, to twoim szkoci spróbować. Jeszcze, ale to wiecie, jeszcze nic nie wiadomo, no bo w teorii ten remaster ma wejść w drugiej połowie 2018 roku. Wydaje mi się, że pół roku na stworzenie trybu Battle Royale do gry to nie jest wcale tak mało. W przypadku takiej gry jak Red Faction chyba największym problemem przy takim właśnie Battle Royale z tym silnikiem byłoby to, żeby... Liczba graczy? Nie, no, liczba też. Graczy jak liczba graczy. Przede wszystkim chodziłoby tutaj o to, żeby synchronizację, żeby nie było problemu z synchronizacją, ponieważ tutaj mamy do czynienia z dużą ilością silnika fizycznego, który lubi się graczom jakby rozjeżdżać, więc musieliby bardzo no dobry tak. Kot mieć. Ale w Minecrafcie też możesz niszczyć teren, też jest Battle Royale, więc... Okej, okay. Może grałem. Po co wydawać? Ale w Minecrafcie się nic nie zawala, kiedy to rozwalasz. To prawda, okej. Okay. Ale zobaczymy. Ale Red Faction generalnie, cały etap da się przejść strzelając w przed siebie po prostu. Przed siebie albo w dół budynku tak, żeby się zawalił. I oprócz tego tylko dodam jeszcze, że gra będzie w 4K na Xboxie One X, no i oczywiście jeśli macie dobrego PC-ta, to i na PC-cie zagracie w 4K, co jest też dobrą informacją. Tak czy inaczej, czekam na wasze komentarze, czy graliście te prawie 10 lat temu w Red Faction i jak się zapatrujecie na ten remaster, a my przejdziemy teraz już do ostatniego tematu. No i... Jakby to powiedzieć, nie mogło zabraknąć jakby dawno polskiego akcentu. Dawno nie było o CD Projekcie. Dawno nie było.
Oczywiście jak w przypadku CD Projektu, jakby takie normalne newsy nigdy się nie pojawiają. W sensie nie wychodzi jakiś tam nowy szef trailer, studia i mówi, że będzie taki, taki, tak. Tylko najczęściej te informacje, z których możemy się domyślać różnych ciekawych rzeczy, pochodzą z raportów dla inwestorów. A że takie raporty przez to, że sama spółka jest na giełdzie, muszą być jawne, tak. No to właśnie dowiedzieliśmy się takich informacji, że na przykład do 2021 roku na pewno zostanie wydany Cyberpunk 2077, co nie jest mniejsza raczej o to. W ogóle jakimś tam zaskoczeniem, bo jak widać prawdopodobnie na najbliższych targach E3 zobaczymy zapowiedź już taką finalną, na Gamescomie może zagramy, więc w przyszłym roku na pewno gra pojawi się na półkach sklepowych, ale ważna informacja jest taka, że CD Projekt Red planuje wydać dużą grę AAA, czyli taką big jak Wiedźmin, która będzie grą RPG. Też przed 2021 rokiem. Tak. Najpóźniej w 2021 roku, więc ja też właśnie chciałem powiedzieć, że ja myślałem zawsze, że tak będzie, że Cyberpunk się ukaże. No w tym roku to było zbyt piękne, chociaż może nas zaskoczą, ale najpóźniej w 2019 i potem ile to będzie lat? 2 lata i kolejna gra, to w sumie nie chcę mi się w to wierzyć, jednak jak tak się zastanowisz, nie? Bo ale musicie CD Projekt że... taką teraz siłę rzuca przerobową na tego Cyberpunka, że ja nie wiem, czy potem oni zrobią w 2 lata kolejną grę, chyba że ta kolejna gra duża powstaje już. No na pewno musi powstać. Przy czym już zauważcie, że na przykład gdyby nie puścili pary za wcześnie z Cyberpunkiem, czyli w sumie jeszcze zanim zapowiedzieli Witchera 3 chyba zapowiedzieli Cyberpunka, wydaje mi się. Był pierwszy zwiastun Witchera 3. Nie było tak, że odwrotnie? Że w 2012 był. Tak. Teaser Wiedźmina tydzień po... A może? Dwa, to jeszcze Wiedźmin 2 nie wyszedł wtedy. I właśnie... Nie no, już wyszedł, ale a no, to dobra, okej. Okay. Rzecz w tym, że gdyby nie wypuścili pary bardzo wcześnie, to nie wiedzielibyśmy nawet, że nad nim pracują, więc wydaje mi się, że nawet w tym momencie jakieś małe grupki pracują nad tym nowym projektem. To prawda. Szczególnie jeżeli, bo to jest raport dla inwestorów, więc tutaj raczej starają się chyba trzymać tych... Znaczy ja myślę, że a propos Cyberpunka, ja myślę, że oni tak mówią, że nie powinni tego zapowiadać tak wcześnie, ale myślę, że to było po części dla nich takie, no chyba wiedzieli troszeczkę, że muszą mieć hype na coś poza Wiedźminem 3, tak mi się wydaje. Że to jednak musiało być troszkę takie świadome, że wiedzieli, że to nie wyjdzie szybko, ale jednak... Tak, ale trochę przesadzili. Bo ten hype cały czas się utrzymuje jednak w grupie fanów Wiedźmina, znaczy CD Projektu. A taki mainstream raczej i tak nie wie, że oni robią Cyberpunk 2077, więc tak, ale już to E3 będzie takim... Przez jakiś czas ostatnio zaczęły się już... Znaczy przez jakiś czas, od dobrych 2-3 lat widzimy już bardzo dużo opinii o tym, że ta gra jest anulowana, że CD Projekt ma problem. Oczywiście to są opinie między graczami tam wymieniane, ale to zawsze... Chyba, no myślę, że jednak CD Projekt wolałby, żeby raczej gadali o tym, jak to fajny będzie ten Cyberpunk, a nie o tym, że go w ogóle nie będzie. Natomiast... No jeżeli mamy to, bo no to jest Cyberpunk Cyberpunkiem, fajnie, że będzie. Tak jest. Mamy tą następną grę. Najprościej byłoby powiedzieć, że to kolejna gra w świecie Wiedźmina. No ale myślę, że za wcześnie. Fajnie byłoby, wcześniej jak wcześniej. Fajnie byłoby pospekulować, co to może być innego. No to ja bym chciał, żeby stworzyli swój własny świat fantazy jakiś, bo oni mają potencjał, żeby zrobić fajne jakieś takie dark fantasy, bo to pasowałoby do nich jakby do stylu ich pisania, do scenariuszy, taki bardziej mroczny świat, nietypowy właśnie high fantasy, coś może takie uniwersum jak Soulsów, jakieś takie bardzo, bardzo mroczne, tylko oczywiście z fabułą normalną, a nie taką minimalistyczną jak w Soulsach. Ale z drugiej strony chciałbym tylko powiedzieć, że... Jakie masz inne gry z takim mrocznym fantasy oprócz Soulsów, nie? To nie ma ich zbyt wiele, o tym też chodzi. Ale chciałbym wrócić do tego, że Wiedźmin 3 wyszedł w 2015 roku, więc pojawienie się kolejnego Wiedźmina 5 lat później, czyli w 2020, a nawet 6 lat później, 2021, to jest jakby no duży odstęp czasu. No tak. I w teorii my ciągle jesteśmy z tym Wiedźminem, bo tam co roku wychodziły dodatki, więc to tak naprawdę jakby ten Wiedźmin to dopiero rok temu się skończył. No ale jeżeli miałby być nowy Wiedźmin, to ja bym chciał coś takiego zupełnie totalnie innego. Ale oni innego mówili, że jak będzie nowy Wiedźmin... Znaczy ja wiem, że nie będzie Geralta. To nie będzie Geralta, ale... tylko będzie, wiesz, Battle Royale. Ja podejrzewam, że będzie Ciri jako główna bohaterka w Wiedźminie nowym. To mi bardzo pasuje. Poligon by się ucieszył. Tak, to pasuje do historii, to pasuje ale do wszystkiego. Ale czarna w Ciri.
To też tak. Natomiast to jest... jeżeli chodzi o ten. Ale nie, jeszcze nie skończyłem. Ja jeszcze chcę powiedzieć, że ja bym chciał, żeby jeżeli ta gra w uniwersum Wiedźmina miałaby powstać, to żebyśmy stworzyli własną postać. I żeby w ogóle nie było Wiedźmina do wyboru jako klasy. I gra miałaby się nazywać Wiedźmin, czy nie? Nie, no nie. Znaczy Witchers to nie... No kurde, dobra, faktycznie. Star Wars Story. No widzisz, i tu się zaplątamy. No, ale właśnie fakt. Ja widzę jeszcze jedną pętelkę w tym, co powiedziałeś. Widzisz, mówisz o takim mrocznym świecie fantazji, który sami by stworzyli. Problem w tym, że oni wtedy robiliby sobie bezpośrednio konkurencję. Nie mówię, że to jest źle, ale tak się generalnie nie robi. Ciężko. Jest jakieś inne studio, które stworzyło grę w jakimś klimacie, powiedzmy, na licencji, a później stworzyło sobie bezpośrednio konkurencję. W takim samym klimacie, faktycznie. W tym samym klimacie. Oni raczej... Obsidian to trochę inna sprawa, nie? Oni po prostu robią oddzielne historie. Natomiast Obsidian jest inaczej, bo Obsidian robi gry Obsidianu, a to jaka jest otoczka, to jest mniejsza, sprawa. Mam wrażenie, że jeżeli mieliby robić nowy świat, próbowaliby trafić w coś, co nie jest cyberpunkiem, ani nie jest fantastyką. Albo steampunk? Albo zdecydowali, że tym razem chcą pokonać BTSD w kosmosie. Science fiction też. No w sumie jest dużo... Ale tak czy inaczej to będzie RPG, prawda? No tak, tak. No to oni nie zmienią gatunku jakby, nie? Chociaż RPG to jest takie... Bardzo ogólne stwierdzenie, nie? Będzie gra akcji, no bo jeżeli chodzi o model walki czy czegoś tam, to jest gra akcji, nie? Wiedźmin 3 na przykład. Cyberpunk też na pewno będzie shooterem pod względem, chociaż nie wiadomo, no ale nie sądzę, że zrobią coś z tyłu pierwszego Mass Effecta, czy tam Deus Exa pierwszego. No pierwszy Mass Effect to nie jest jakiś specjalny RPG też w systemie walki. Obstawiam, że Cyberpunk to będzie jednak shooter, tylko będzie tam te dialogi, bo oni określani są jakby twórcy RPG-ów dzięki tej warstwie fabularnej, prawda? Dzięki wyborom i tak dalej. RPG jest bardzo płynnym. Może Disney im zleci zrobienie Star Warsów, albo Electronic Arts, Mass Effecta. Jakby internet wybuchł, jakby się okazało, że Disney... EA, dziękujemy, CD Projekt, chodźcie tu. Słysząc, już sami mówili, tak, nie? Słysząc od ludzi, którzy pracowali nad Marvel kontra Capcom, współpraca z Disneyem podobno jest przy robieniu gier bardzo trudna. Tak tylko wspomnę, że... Panowie, postacie z Marvela nie mogły otrzymywać obrażeń. Tak, a szczególnie nie można było wykonywać na nich kombosów. Więc sami zrozumcie, jak to byłoby, gdyby musieli robić ich najcenniejszą perełkę. No. Ale jeszcze jedna sprawa jest, a propos tego ewentualnej nowej marki, to byłaby pierwsza nowa marka CD-pu, nie? Bo oni pracowali na Wiedźminie, to była ustalona marka, ustalony świat, to było wiele łatwiejsze robienie. Znaczy ja nie mówię, że to było łatwe zrobienie gry, prawda, ale chodzi mi, że no nie musieli wymyślać świata i tak dalej. Tak samo z Cyberpunkiem, też mają cały świat jakby stworzony na podstawie gry papierowego RPG-a, więc może zechcą zrobić coś ambitniejszego, czyli faktycznie swoje uniwersum, jak Obsidian zrobił Pillarsy, bo że tak nawiążę znowu do... Dobra, a może tak, gdybyśmy zadali Magie, pytanie... Miecz, the game. Gdybyśmy zadali pytanie... A tak, możemy... widzom, to, tak, to też prawda. Ale no, tam wiadomo, jaką grę od CD Projektu chcieliby zobaczyć, ale też gdyby to nie był autorski świat, co chcieliby zobaczyć przeniesione na format gry? Jaki świat chcieliby zobaczyć nasi słuchacze przeniesione na format Ja bym chciał Werewolfa. Tak. Co? No ten Vampire, ten, no kurde, ten RPG fabularny, który był Vampire The Masquerade Bloodlines. No tak. I tam jest Werewolf, tak? Ten taki uniwersum z wilkołakami bardziej. Nie wiem, jak to się w sumie nazywa całkowicie, ale tak, no chociaż... Kto to zrobił oryginalnie? Nie pamiętam. To była dobra gra, polecam. Tak, to była bardzo dobra gra. Tak więc w skrócie pytanie odcinka. Jaką markę chcielibyście, żeby CD Projekt przejął i zrobił na jej podstawie grę RPG? O, dokładnie. Świetnie. Dokładnie tak. A my przechodzimy do ostatniego segmentu, czyli do czytania komentarzy z poprzedniego odcinka, a pytaliśmy tam wtedy, co sądzicie o opcji wypożyczania cyfrowych gier. I mamy kilka komentarzy i najpierw zaczniemy od Vandastic. Nawet jak takie coś wprowadzą, to raczej na pewno będzie to po premierze gry i to ze sporym opóźnieniem. X sprzedanych gier za $60, a X sprzedanych gier za $15, inaczej to byłby bezsens. No tu się zgadzamy chyba, nie? Że to tak będzie wyglądać jakby co. Bardzo podoba mi się komentarz taki błyskotliwy. Meres88. Nie widzicie, że Microsoft powoli małymi kroczkami chce wprowadzić to, co chciał od tej generacji, właśnie tak powoli się staje, czyli wszystko cyfrowo, brak używek i pełna kontrola nad rynkiem gier. Wiem, że to do tego doprowadzi, mam nadzieję, że Sony i Nintendo nie pójdzie tą drogą. Mi tam się to podoba. Co do wypożyczalni, to jak dla mnie szkoda kasy, nie lubię być ograniczany czasowo i ja na pewno z tego nie skorzystam. Czyli tu się odzywa użytkownik, który woli pudełka i fizyczne rzeczy i lubi mieć grę. No też rozumiem, ale jakby ja jestem zupełnie po drugiej stronie chyba tutaj. Jeszcze mamy Arbiter 720.pl. Ja i tak będę kupował gry w pudełku, póki są, je będą kupował, a zwłaszcza eksy.
W sensie no tak. Rozumiem, że po prostu póki są pudełka, tak. Nasz słuchacz będzie kupował. To też jest kwestia taka, że zawsze fajnie jest móc odsprzedać grę, ale ja mam tak ostatnio, że nie chce mi się zmieniać płyty w PlayStation. Jak mam włożone coś tam, nie wiem, jest Tekken, dobra, i pograłbym w ten, w Marvel vs. Capcom, ale nie, no kurde, wiecie, tam leży gdzieś daleko, jeszcze mam poprzemianie płyty w różnych pudełkach, nie wiem gdzie co jest. Ostatnia gra, w którą grałem na płycie na PlayStation 4, to był Gran Turismo Sport, który do tej pory siedzi w czytniku, tak. Czyli od października, listopada. Grałem też w Gran Turismo Sport ostatnio z bratem na split, jest split screen, nie wiedziałem, że jest split screen w tym, więc cudownie, wprowadzili teraz nowe auta, jest... Więc pomyślcie, ciągle gram w gry cyfrowe, to co, ja bym rok temu nie powiedział coś takiego też, sobie. Jest też, że każdy, kto jest pecetowcem, też chyba gra tylko w cyfrówki, więc... No jak się nie ma napędów w pececie, jak ja, no to wiesz, nie mogę nic za bardzo nawet zrobić. Nawet jak masz napęd, to wkładasz płytę i tak pobierasz ze Steama potem 50 giga, więc co to jest za interes. Ja sobie nawet kupiłem taki zewnętrzny napęd, ale on leży i się kurzy, więc... Taki filantrop z ciebie pecetowy. Dobra, więc przypominamy pytanie odcinka. Jeżeli CD Projekt Red ma stworzyć nowego RPGa, to jaką znaną już istniejącą markę chcielibyście zobaczyć, żeby się nią zajęli? A to był 289 odcinek GNM Plus i razem z wami w studiu byli Mateusz Zdanowicz, Paweł Stachyra i Mateusz Widut. Trzymajcie się, do usłyszenia za tydzień. Cześć.